trzy słowa. Wygraliśmy tą zajebistą nagrodę, na siebie.pl rządzi, a zwłaszcza ja. I tylko ja tak naprawdę. Nie żaden Sławik, nie żaden Kostek, tylko ja. To dzięki mnie zdobyliśmy tą zajebistą nagrodę. Nikt mnie teraz stąd nie wykurzy. Piszcie sobie te komentarze. Mnie to już nie rusza. Idę dalej się zabawiać z moim webstarem. Tak, moi zorywani przyjaciele, dzisiaj nadszedł czas na wpadki z Indiana Jonesa. To znaczy z trylogii. Bo czwartej części z całym szacunkiem, ale nie uznaję. Dobra, a tak serio, nie mam po prostu tego filmu w swojej domowej kolekcji, która jest naprawdę spora. Ale tego filmu akurat nie zawiera. Pierdzą mi te rękawiczki coś. Zaczynamy od poszukiwaczy zaginionej Arki. Swoją drogą, co to za bzdura, by szukać Arki Noego? Przecież ta Arka była drewniana i już dawno by tych czasów nie przetrwała. To jest dopiero wpadka. A teraz wpadka z filmu. Gdy Jones zakłada knebel, zakneblowuje też kosmyk włosów. W następnym ujęciu jednak włosy znajdują się poza kneblem. Wiecie, po czym można poznać członka ekipy? Ma białą koszulkę i jeansy. Dla przypomnienia, tak było w Gladiatorze. A tak jest w Poszukiwaczach. Kurwa, was nie? Jeszcze tak posiedzę? Dobra. Spójrzcie na przechadzającego się kolesia w tle. I ni chuja tam pasował. Może nie wyglądam, ale uczęszczałem kiedyś na studia. Zaocznie, prywatnie i na jednych zajęciach. Ja pierdolę, jakie nudy. Różne rzeczy tam się odwalały, ale nigdy się nie zmieniłem miejscami. Dziewczyna podczas wykładów Jonesa zmienia miejsce siedzenia. Skoro już jesteśmy przy zmianach położenia, to przejdźmy do części Indiana Jones i świątynia Zagłoby. Zagłoby. W pierwszym ujęciu marynarz i dziewczyna wyglądają tak. Chwilę później w kolejnym ujęciu zmieniają pozycję po to, by następnie znowu siedzieć inaczej. Tak to jest w związku z kilkuletnim stażem. Można robić to na 100 pozycji, ale to i tak będzie rutyna. Już, dzięki. A teraz jak szybko spierdolić z planu, by widz się nie zorientował. Spójrzcie na orkiestrę z tyłu. Następuje dwusekundowa zmiana ujęcia i w kolejnym kadrze po orkiestrze ani śladu. Jesteś, braci Stanek! Spierdolę! Ostatnia wpadka z tej części. Chłopak jest trzymany za jedną rękę. W ujęciu z lotu ptaka trzymany jest za obie. Zauważyliście, jakimi profesjonalnymi pojęciami się posługuje? Z lotu ptaka. Znam jeszcze żabią perspektywę, to tak jest. Z dołu i tak się podskakuje. I część, na którą wszyscy czekali najbardziej, czyli Casino Royale. A, to jest Bond. Wiedziałem, że coś popierdziłem. Dajcie mi chwilkę, to zaraz znajdę wpadki z kolejnego Indiany. Indiana Jones i ostatnia krucjata. Spójrzcie na tło zabijający mi się. Las. Bezpośrednia zmiana ujęcia i z tyłu widzimy skały. A propos kolejnej ślepej kliszki. Jak uważacie, dobrze mi jest z tą brodą? Stanku, ty brodowo nie masz brody. Ja mam obroduwa tutaj. Ja nie wierzę, nie. Co za rusek. Spójrzcie na brodę Seana Connery. Następuje zmiana ujęcia i powrót na twarz, a broda jest już krótsza. Dzisiaj od widzów wpadka z różowej pantery 2. Inspektor dostaje na lotnisku pieczątkę na rękę. Jednak chwilę później, gdy jedzie do miejsca kradzieży, wysiadając z samochodu, nie ma już pieczątki na ręce. I nie byłoby żadnego problemu, bowiem mógł zetrzeć w drodze, gdyby nie fakt, że pojawia się ona jeszcze później. Wpadkę nadesłał WW Awer i otrzymuje sezon 3 alias. Oto ci on.
A teraz do wygrania kolejny, czyli jak mniemam, tak, czwarty. Nie pokażę go, bo mam w garderobie. SK@wp.tv, przysyłajcie patki z dużą foto, a w temacie maila podawajcie tytuł, z jakiego filmu jest błąd. No i jeszcze na zakończenie zapraszam do subskrypcji, bowiem ścigam się z Sawikiem, kto ma liczy więcej fanów. Wszystkich zapisujących obiecuję im darmowe wejście na plan ślepej kliszki. Sergiej, niezła to zabawa jest, nie? Kurwa, usnął. Albo nie żyje. Kurwa, Sergiej!